Stadion Śląsk Wrocław oraz Stadion Wrocław na konferencji prasowej. Dzisiejsza konferencja będzie się składać z dwóch części. W pierwszej części porozmawiamy o sprawach sportowych, drugiej o nowej akcji promocyjnej Kolei Dolnośląskich oraz WKS-u Śląsku Wrocław. Wczesna pora dzisiejszej konferencji ze względu na trening, w którym za chwilę będą brali udział piłkarze, a w konferencji biorą udział prezes WKS Śląsk Wrocław Michał Głowowiec, Adam Matysek, dyrektor sportowy WKS Śląsk Wrocław oraz zawodnicy WKS Śląsk Wrocław, pan Piotr Celeban oraz pan Kamil Dankowski. Ich obecność na tym spotkaniu nie jest przypadkowa, bowiem chcielibyśmy otwarcie potwierdzić te informacje, które pojawiały się w mediach w ostatnim tygodniu. Panie prezesie, bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dziękuję bardzo za przyjście, za obecność. Chciałem poinformować wszystkich państwa, że dzisiaj wykonujemy pierwszy duży krok w kierunku budowania nowej silnej drużyny, na przyszły sezon i na kolejne lata w walce o Mistrzostwo Polski. Podpisaliśmy dwa kontrakty, o których sporo się mówiło, w mojej ocenie bardzo dobre dla klubu, dla piłkarzy. Witamy ponownie kapitana drużyny Piotra Celebana i witamy Kamila Dankowskiego w naszej drużynie. Ja mogę powiedzieć, że negocjacje nie były łatwe, ale bardzo dziękuję piłkarzom za to, dziękuję zawodnikom za to, że udało się je podpisać i budujemy w ten sposób pierwszym krokiem solidną drużynę. Króciutko z mojej strony dziękuję. Proszę dyrektora sportowego Adama Matyska. Witam państwa serdecznie. Cieszymy się na pewno z tego, że ten pewien okres, który nie był łatwy nie tylko dla nas, czy dla mnie, dla klubu, jak i dla samych zawodników, że to tak się przeciągało wszystko, ale cieszymy się, że już wiemy, że czy Piotrek, czy Kamil zostają u nas na dłuższy okres. I to jest tak, jak pan prezes powiedział, to jest etap, który chcemy budować solidne podstawy do następnego sezonu. Oczywiście nie rozwiązuje to jeszcze wszystkich problemów od przyszłego sezonu, jeżeli można to nazwać problemami, to wiadomo, że zawodników podstawowych naszej drużyny chcieliśmy koniecznie zatrzymać i też tak się stało. Dlatego cieszymy się, że możemy państwu zaprezentować starych, nowych zawodników. Cieszymy się, że Piotrek u nas zostaje na dłużej. Mamy młodego Kamila, który będzie miał się od kogo uczyć, a już jest podstawowym zawodnikiem, także następne kroki w najbliższych dniach będą również wykonane. Jesteśmy, tak jeszcze wracając do tych kontraktów, to jak najbardziej chcemy, jest krótko przed podpisaniem nowej umowy, jest Wiech, będziemy starali się jeszcze mimo wszystko z Idzikiem podpisać kontrakt. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, jest teraz na wypożyczeniu, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Cieszylibyśmy się, gdyby to wcześniej można było zakomunikować państwu, bo wiadomo, to wszystko się przeciągało, ale to jest najważniejsze, że chcemy trzon drużyny z mocnymi, solidnymi podstawami na nowy sezon zatrzymać. I taki był też cel, bo ja też nie ukrywałem, że o tym również wielokrotnie się wypowiadałem, że taki jest też ten cel i cieszymy się, że tak się stało. Bardzo dziękujemy. Pora teraz na komentarze ze strony zawodników. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę z tego powodu, że udało mi się przedłużyć umowę ze Śląskiem. Wiadomo, że te rozmowy były już prowadzone od dłuższego czasu, jeszcze gdy dyrektorem był Wojciech Błoński. Wtedy zaczęliśmy rozmowy i jemu też chciałbym podziękować, jak również miastu Wrocław, prezydentowi, sekretarzowi, ponieważ gdyby nie ich pomoc dla Śląska, byśmy nie osiągnęli tego, co do tej pory jako klub zrobiliśmy, czyli Mistrzostwo Polski, wybudowanie stadionu i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów czy Europy. I tak naprawdę mam nadzieję, że te znów dobre czasy nastąpią dla Śląska i w momencie, kiedy
przyszedł właściwy człowiek na właściwe miejsce, czyli prezes Bobowiec. Spotkaliśmy się dwa razy i praktycznie podpisaliśmy umowę. Były chęci z jednej, z drugiej strony i tak naprawdę podaliśmy sobie rękę i tak samo z dyrektorem Matyskiem, niby nasz rzekomy konflikt, ale nigdy czegoś takiego nie było, ponieważ można powiedzieć, były piłkarz, rozmawiał z piłkarzem, wiedzieliśmy, na czym stoimy, jaka jest sytuacja w klubie. Wykazaliśmy się cierpliwością, ja ze swojej strony nigdy nic nie komentowałem, ponieważ mam wielki szacunek dla Śląska, dla tego, co tu osiągnąłem, bo tak naprawdę większość kariery tutaj spędziłem. Jest to mój już czwarty kontrakt ze Śląskiem. Pamiętam, jak przechodziłem w 2006 roku na wypożyczenie w Pogoni Szczecin. Wtedy to jeszcze miasto nie angażowało się akurat w Śląsk, ale odkąd przejęli, można powiedzieć, ten klub się rozwija i dalej tak będzie. Mam nadzieję, że ten kontrakt dalej będzie przedłużony. Nie tylko o te dwa lata, ale i kolejne, bo nie mam zamiaru skończyć w wieku 37 lat grać, ponieważ rewelacyjnie się czuję i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości zrobimy krok do przodu i wróci stary dobry Śląsk, że będziemy grać w europejskich pucharach, bo takie mam ambicje, o tak, nie chciałem nigdzie odchodzić, były różne propozycje, ale skupiłem się tylko na tym, żeby tutaj osiągnąć porozumienie, czego efektem jest dzisiejsza ta konferencja i naprawdę przede wszystkim też chciałbym podziękować kibicom za wsparcie, które okazali na meczach mi, bo wiadomo, że nie zawsze super się grało, nie zawsze była ta forma najwyższa, ale wspierali mimo różnych przeciwności losu. I dzisiaj mogę im wszystkim podziękować, tak samo drużynie, tak, bo drużyna prezentuje się w miarę dobrze. Wyniki, wiadomo, nie są jeszcze powalające, ale robimy krok do przodu i za chwilę będzie wszystko na swoim miejscu i dopóki jest szansa w walce o pierwszą ósemkę, będziemy to robić i mam nadzieję, że jeszcze się to uda. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, może się tak nie rozgadam jak nasz kapitan, ale na pewno jestem bardzo szczęśliwy, że zostaję na kolejne 4 lata ze Śląskiem we Wrocławiu. Jestem bardzo zżyty z tym klubem, jestem jego wychowankiem. Klub dokonał wszystkiego, bym został we Wrocławiu. Były jakieś propozycje, ale nie jestem gotowy jeszcze na to. Mówimy wszyscy dobrze, że gdzieś tam jeszcze te błędy z tyłu dziś popełniałem i pracuję nad tym. Trzeba jak najszybciej wyeliminować to. I tak jak już powiedziałem, jestem bardzo szczęśliwy, kolejne 4 lata ze Śląskiem i oby tylko wszystko szło do góry. Dziękujemy. Pora na pytania. Wiadomo, że jakby szczegóły kontraktu będą pewnie tajemnicą, ale od czego jest uzależnione przedłużenie współpracy z Piotrkiem? To jest tak, że musi rozegrać określoną liczbę spotkań, czy to zależy od woli klubu na przykład? Kontrakty, wszystkie kontrakty są objęte klauzulą poufności i gorąco proszę jakby tutaj nie dopytywać. Krótko powiem, Piotr ma absolutnie ciężko pracować, ma grać i to jest jakby jedyny czynnik, który spowoduje lub nie spowoduje kolejnych lat, ale to też niech Piotr 2 słowa może. 3+2, tak? Tak, 3+2, ale tak jak prezes powiedział, mam grać, trenować jak najlepiej, a później wszystko się ułoży tak, jak powinno być. Owiane są tajemnicą sprawy kontraktowe i tak pozostanie. Przede wszystkim też muszę pochwalić, że nic nie wyszło, bo kontrakt został podpisany w poniedziałek. Dopiero dzisiaj zostało to ogłoszone, więc szatnia jest hermetyczna, klub też, więc z tego się trzeba cieszyć. Robię, mam już licencję UEFA, więc na pewno gdzieś tam w głowie się pojawiają pomysły, tym bardziej, że patrząc z perspektywy lat, miałem wielu trenerów, szczególnie w Rumunii, gdzie w ciągu 2 lat miałem 7-8 trenerów i nadtrenera prezesa, więc
Materiał, jeśli chodzi o treningi, to akurat wszystko sobie zapisuję, więc na pewno z tego mogę korzystać i mam nadzieję, że kiedyś mi będzie dane, tak jak Darek Sztylka przechodzi każdy szczebel tutaj w Śląsku i teraz objął rezerwy. Życzę mu wszystkiego tam najlepszego, ponieważ właściwy człowiek na właściwym miejscu. I mam nadzieję, że to powoduje, że na przestrzeni można 10 lat Darek może być tak, jak jest teraz Magiera w Legii, tak? Step by step i będzie pierwszym trenerem. Czyli jeżeli można uzupełnić tę część wypowiedzi z drugiej jakby strony, czyli ze strony zarządu, absolutnie dopóki ja tutaj jestem, to wizją moją jest, aby osoby, które są związane z klubem, piłkarze, aby pozostawali i aby potem dzielili się swoim doświadczeniem. Dzisiaj to już bardzo fajnie powinno działać. To, o czym powiedział dyrektor sportowy, tak? Za chwilę być może uda się podpisać kontrakt z młodym, bardzo młodym zawodnikiem, który bardzo dobrze rokuje z Wiechem. I przekazanie doświadczenia Piotra Celebana młodym zawodnikom, czy już na boisku, czy już w formie sparingów. Ostatnio Wiech wchodził tutaj na stadionie na sparingu z Miedzią Legnica. No to tak właśnie to powinno wyglądać, że doświadczeni zawodnicy przekazują wiedzę, to takie pozytywnie rozumiane cwaniactwo boiskowe przekazują młodszym kolegom, a później w formie trenerów. I takie coś jest absolutnie modelem pozytywnym. Tak to robimy w Śląsku. Jest Tadeusz Pawłowski, jest Darek Sztylka i daj Boże, żeby po piątym kontrakcie, bo na razie tylko czwartym podpisał, po piątym kontrakcie, jak już w wieku 40 lat zakończy karierę, to wtedy zostanie trenerem, daj Boże. Jestem jeszcze młody, więc spokojnie. Kolejne pytania, prosimy. Chyba i do prezesa Bobowca, i do dyrektora Małyska. Panowie, czy jeszcze jakieś kontrakty ze starszymi zawodnikami będą najbliższe? Znaczy, bo wiemy gdzie, wiemy wiek, ale tam jest trochę dłuższa ta lista. Coś będzie jeszcze robione najbliższe? To znaczy już, tak jak też Państwu wiadomo jest, że Adam Kokoszka ze względu na ugrane minuty przedłużył mu się kontrakt o kolejny sezon. Blisko tego osiągnięcia jest Łukasz Madej, który no akurat jest zawieszony, ale wydaje mi się, że idzie w dobrym kierunku, bo zawodnik, który w tym jakby drugim półroczu tego sezonu, czyli tej rundy rewanżowej, bardzo dobrze się prezentuje, bardzo dobrze się prowadzi drużynę i widać duży potencjał Łukasza i mamy nadzieję, że uda te minuty, a nawet gdyby coś takiego się nie zdarzyło, to zawsze można usiąść i porozmawiać. Dlatego tutaj jakby ten trzon tej drużyny oczywiście zostaje i z czego się też bardzo cieszymy, że z zawodnikami, którymi młodymi, których też ja wspominałem, jak i prezes jeszcze na ten temat mówił, także mamy idzie to w dobrym kierunku. Jeszcze dopowiem, że oczywiście pracujemy, tak? To nie jest tak, że już podpisaliśmy dwa kontrakty i koniec. Pracujemy cały czas. Nie umiem powiedzieć daty, kiedy ogłosimy kolejne informacje. Zakładam, że w niedługim czasie będziemy ogłaszać takie kolejne kontrakty. Też trudno mi powiedzieć, nie chciałbym wskazywać żadnych nazwisk dzisiaj, tak? Nie chciałbym wskazywać żadnych nazwisk. Fajnie się prowadzi rozmowy, fajnie się negocjuje i szuka kompromisu, jak jest cisza wokół zawodników i klubu. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo proszę. Były zagraniczne oferty, ale tak jak mówiłem, nie jestem przygotowany jeszcze do tego. Postanowiłem tak z tatą, że tym bardziej, że złapałem grę w Śląsku i to jest dla mnie najważniejsze. Chciałem tutaj zostać. Mam nadzieję, że będzie wszystko szło do góry. Gra zespołowa, indywidualna będzie wyglądała coraz lepiej i tego się trzyma. Jeżeli mogę dopowiedzieć, no to naprawdę niezwykle dojrzała postawa młodego zawodnika. Naprawdę doceniam to. Chciałbym też, żebyście Państwo o tym napisali, zaznaczyli. Bez wchodzenia w szczegóły stawiam tezę, że to były dużo większe kwoty niż co jest tutaj, więc to jest niezwykle dojrzała postawa zawodnika, warta podkreślenia. Jeśli nie ma więcej oficjalnych pytań, zapraszam do
wywiadów indywidualnych ze względu na nadmierne ramy czasowe. Jeszcze mamy koszulki przygotowane oczywiście dla zawodników obligatoryjnie, także że w tym momencie. Za 10 minut będziemy mieli tutaj pana marszałka Michalaka i będziemy kontynuować naszą konferencję. Szybko, ze względu na to, że za chwilę druga część konferencji na temat działań promocyjnych kolei dolnośląskich w Łukasie.